No i witam was w kolejnym odcinku z Sonika, tylko sobie ustawię tutaj, żebym miał ile czasu jest. Tak, by the way się właśnie wrzuca pierwszy odcinek z tej oto pięknej serii. Sobie głos, okej. Teraz jest bodajże... Źle ustawiłem dźwięk. Tu jeszcze chyba nie. Chyba. Najpierw powinno być kasyno, tak. Okej, dobrze pamiętałem. Najpierw do kasyna. W ogóle jak mi brakuje w Sonic Generation tego spindasza takiego. No jest tam taki spindasz, ale w postaci takiego drift do zakręcania, którego zacząłem używać właściwie dopiero teraz, kiedy mam już jakieś 42 godziny na liczniku i takie tam. Bo aktualnie Max sobie tą grę parę razy przesłem. Chyba raz na moim laptopie, raz na kompie brata, który był lepszy dla laptopa, bo... A nieważne. Jeszcze raz nagrywając i parę razy jeszcze na tym kompie. Nie, dwa chyba. Na tym kompie. Oprócz nagrywania. I właśnie niedawno raz. To robię na 100%. To chyba tędy się szło. Chyba. Tu jest. To... I szczerze mówiąc, ta rzecz w dwójce jest lepsza. W ogóle te buty nawet fajnie wyglądają, ale w dwójce są już lepsze. Zamknij się! Tak w ogóle ktoś zauważył, że Sonic ma tylko gałkę oczną? Jakie to jest w ogóle długie? Czy... Kto wymyślał coś takiego, co się tyle ładuje? Po prostu do gry o szybkości. Ale to, ej. Czemu on się nie turla? Ale fajnie tak biegać. Raz się nie turla. I tu było ulepszenie do tego, które szczerze mówiąc psuje trochę wygląd Sonika jak dla mnie. Podaję mu taki niebieski pierścionek. Bransolewny właściwie. Okej. Mój poziom jest taki wysoki. Ready. Go. Udało mi się. Teraz się przynajmniej dużo szybciej ładować. Sonic z tym wygląda trochę gorzej. Nigdy mi się te akcesoria nie podobały tego Sonica Adventure 1 i 2. Ale się ładuje przynajmniej tyle. Po tym, że ja lubiłem kiedyś grać takim Sonikiem, nazywałem go Mega Sonic czy coś w tym stylu. Ale on był wolniejszy, ale fajnie wygląda. Tak jakby włączał jakiegoś boosta, jak w Dragon Ballu. Przecież to ta gra jest kopią Dragon Balla. Tak, nie tędy poszłem. Tędy? Tędy jest na plaży, nie tędy. Tędy jest tam, gdzie chciałem. I... Tu powinno być kasyno. I... Tu jest kasyno. Nie lubiłem tego poziomu zbytnio, ale... Jest nawet niezły. Podobały mi się nawet te flipery. Pamiętam, że kiedyś nienawidziłem tych fliperów w Soniku 2 i trójce chyba też były. Prawie każdy grze z Sonikiem. No teraz nawet je lubię. Ach, nie chcę w to. Knut Klez ma tutaj taki słaby ten gameplay. To jest chyba Pinball z Knightem? Tak, Knights. No, choć średnio właśnie to lubię jednak. To, no tam. Wolę na sobie po prostu pospadać parę razy. Po prostu wiele ciekawie jak dla mnie. Niż tu. Ach, mogę wybrać tamten inny, bo tamten w ogóle ten z Sonikiem. Trochę się tam różni, ale no fajnie wygląda i tyle właściwie. Jakieś tam kosmetyczne różnice.
Ready... Go! Ohoho. To mi się podobało zawsze. Odkryłem to właśnie jak ten... Nagrywałem pierwszy raz z tego Sonika na... Nie, drugi, bo kiedyś jeszcze jak... Bo na początku miałem ten kanał i... No. Były takie same filmy, więc zersnąłem wszystko, usunąłem wszystko i... No. Te filmy Sonika w ogóle miały chyba po 5 minut. I mówiłem, że to seria byłaby za długa, więc będę nagrywał tylko z gameplay z Sonika. Więc no, to by było... To było po prostu epickie. Dążę? Zdążyłem. Ja tutaj będę biegnął jakoś w miarę wolno. Tu już chyba będą te... Takie wielkie te... Kulki. Ja ich nie lubię. W ogóle wszystko, co może mnie zabić, jest takim czymś, czego nie lubię. Normalny. Ready. Jak on daleko doskoczy? Nie da chyba rady. Uda! Jednak da. O, pamiętam, że zawsze no właściwie on tutaj coś takiego robił. Nie wiem czemu, szczerze. Że się otrzepuje z wody, z kanałów? Coś... O, i tu jest taki ten prysznic. Taki mały dodatek, nawet fajny. Taki szczególik, że to niech będę się umyć. Ach. I gdzie to było? To było tutaj? Czy to było wyjście? To było tutaj. Tak, wystarczy 210? Mam nadzieję, że tak. Wait. To... Tylko tyle? Szower, a nie ten szower. To jest prysznic, tak. Dobrze to przetłumaczyłem chyba. Informacje... Tak, to jest ten? A chyba to ten. To mój bardziej ulubiony. Tak, lubię go. I tak wolę go pominąć. Nie wiem, o co tu chodzi. Ten... Jakoś nie mam ochoty akurat na te flipery. Pinballowe. Ach, się kiedyś grało w szkole w pinballa. Pinball nazywa się... No, pinball. Pinball to był ten z strzałami czy coś. Jest w ogóle więcej życia, widzę. O, ludzie, już mam tyle pierścieniów. W ogóle... Ten uczuć, kiedy w Soniku są życia, które są właściwie bezużyteczne, bo... One coś... No, zaczyna się poziom od samego początku, a nie checkpointa i... Tyle różnic chyba. Tak właściwie. Mam przynajmniej... no... Teraz tą bańkę ochronną. I tarczę po prostu, no. Nie móc znaleźć słowo. Mój English, Polish is too low level. Minąłem tam 10 tych. Będzie by też żałował, bo ten... Prawie mi brakuje 10. No, raczej chyba nie, ale... Chodziąc... O! Jeszcze lepiej, bo wezmę 10 tutaj. Tu... Nie wziąłem tej, więc na jedną by wyszło chyba. Tak bym tak zrobił. Chociaż... Hup. Hup. Teraz zrobię to, co bym chciał, czyli dash. Ray. Jest! Udało się! I znowu się oczekuje z tej wody. Podróbas. Czysty. Musi być. Tak, w ogóle zastanawiam się nad nagraniem serii z... pewnej całkiem niezłej gry z Sonika, która mówię, że jest naprawdę za łatwa. Jedyny w niej minus to właściwie jest. I trochę nieklimatycznie do starych Soników. Mówię tu o Sonic... After... Nie. Before the sequel i after the sequel. Czyli akcja, która dzieje się przed Sonikiem dwójką i po Soniku dwójce.
w After the Sequel. O, lubiłem to robić, pamiętam. Okej, okay, już dojdę. Chyba. Chyba to będzie jakaś niewidzialna ściana. Okej, okay, jest. Pominę. Not bad. 10 żyć. To się tak łatwo te życie zdobywa. O, już mogę iść do ludowego. Ale oczywiście. Skanijcie kto? Doktor. Iwo Robotnik. Czyli Ekman się pojawi. Ktoś by inny. A w ogóle to jak się ten, są to właściwie nie są robione chyba animacje przez tych... przez grę, tylko wykorzystywane te animacje, jakie mogą być w... podczas rozgrywki, mi się wydaje. Bo tak trochę nie byłoby tych kuleczek. Już nie wiem. W ogóle wtedy, kiedy my tutaj leżeliśmy, spotkał nas Knuckles. Oczywiście on nic nie zrobił, bo po co? Tylko wszedł do kasyna po szmaragd. Główny kawałek. No, tego no. Okej. Okay. O, tam jest w ogóle Cream. No tak w drugim planie jest tutaj często. Już nie wiem, czy chyba nie tylko tutaj. Big jest w Adventure 2 często w tle. Nie lubię Biga. Chociaż nie grałem nigdy nim. Gry nigdy nie ukończyłem tak na te 100%. Samym Sonicem chyba tylko. No tak, zdaje się, że tak. Pytam, że nagrałem ten. Raz nagrałem, jak się nagrał ostatni odcinek, bo myślałem, że zostało jakieś pół godziny gry, to nagrałem jakieś 3 godziny. Że to było bez głosu, nie wiem czemu. Postanowiłem, że to będzie mądre. To zajmowało chyba 30 gig, nie 15 giga jakieś. Chciałem to wrzucić, ale sam rendering zajmował tyle, że... Wróćcie mój laptop stary, jakie to było. Tam 8 minut filmu renderowało się tyle, co tutaj 30. Albo 40. A, w ogóle, kto wymyślił te sekwencje otwarty świat w Sonicu Adventure DX? Gdyby to było trochę lepiej zrobione. Choć jak na te czasy, to nie no, nawet niezłe to jest. Takie urozmaicenie. Gdyby takie właśnie w 3D było w Sonicu Generations. O, kochałbym tą grę jeszcze bardziej. Ciekawostka to jest chyba... to jest jedno chyba nawet z... 5 może, albo 3 miejsc, gdzie można zginąć, popiąć się. Lubię nawet ten ząb tak w ogóle. Ice Cup. Ice Cup. Jakby to jak pojskało powiedzieć. Nie mam pojęcia. I'm... don't learn English. Japanese. Na szkoce? Bo chyba można nawet stąd zacząć. Ach, nieważne. Jump. Przecież nie lubiłem tej pewnej sekwencji, która jest właśnie tutaj. Prince of Persia bym nagrała komuś. Tylko muszę sobie kupić, bo mam kiedyś na PS2 nigdy nie skończyłem, takie tam. Ale bym sobie chętnie nagrał, szczerze. A chodzi mi o tą trylogię piasków. Bo ona jest tą najlepszą z tych wszystkich. Klasyczny, no nie wiem, nie wiem, nie grałem w te pierwsze dwie części, które były, no. Są najlepszymi 2D, tyle wiem. Jedynymi, więc no. Aha, czy nie miałem tak zrobić? Chyba. Myślę, że te kolce już spadnę. Nie lubię takich powolnych sekwencji w Sonicach, by the way. Generalnie takich prawie nie ma. Z wyjątkiem planety Wispów. Wispów, czy jakiś tam mówi. Ach, nie lubię tego. Ona to... nie... z tego co wiem, to była jedna z najlepszych planż w Sonicu Colors. Ale w Generations zrobili coś, no... no, trochę gorzej niż to było w oryginale. Tyle mi wiadomo. Chyb.
dobrze mi idzie. Aż nie. Kangurkały w ogóle były takie. To był robot. Nie zauważyłem. W Kangurku Kału też nie lubiłem takich sekwencji. Okej, nagle chciałbym sobie kiedyś zagrać chyba w Kangurkę Kału jedynkę. Ukończyć go przynajmniej. A, to nie tak. Tu się tak, zapada się, jak zaczynam po tym chodzić. A tutaj się łatwo pierścienie zbiera. Jak są w Generations. Jump. O, luju. Co tu się stało? Nie byłem tutaj. Tak sobie pomyślałem, że tutaj byłem. Tak by bym sobie chyba Nintendo Wii U kupił. Jedyna konsola, którą bym chciał głównie przez gry z Mario, właśnie chyba parę dziesiąt gier z Mario, bo jeśli ty się gry na Wii zwykłe, plus Zelda, plus parę gier z Sonikiem. Właściwie to chyba jedna, czyli Colors. Sonic Boom jest beznadziejny, tyle mi wiadomo. Jak patrzę po gameplayu, to jest... Nie przypomina aż tak bardzo Sonika. Bliżej mówię takiego Raymana, czy Kangurka Kao, tak mi się wydaje. Bo gameplay jest taki bardziej powolny, platformówkowy niż szybkościowy. Tak przynajmniej jak widziałem początek gry. W ogóle tej muzyki nie mogę słuchać, bo jest tam. A muszę mieć grę... Uluju! Co się stało? Gra nie mogę mieć zagłuszcza, żeby nie zagłuszała mojego głosu, jak ja mówię do siebie. Bo się coś tam będą. Nieważne. Szczerze mówiąc... Nawet lubię ten poziom nawet. Chociaż Escape from the City jest dużo lepsze. Jak Sonic rozwala pół miasta. Wiesz, jak na te czasy to nie wygląda zbyt dobrze. Ale w Generations już jest zrobione bardzo dobrze. By the way, to szkoda, że Sonic The Hedgehog 06 nie został wydany na PC. I że został wydany jako alfa. Albo beta właściwie. Czy oni musieli tak śpieszyć się z wydaniem tej gry? Nie mogli trochę przedłużyć? No wiem, urodziny Sonic, ale oni je właściwie tym zepsuli. Tak w ogóle spotkałem kogoś, kto uważa, że Sonic The Hedgehog 06 to najlepsza część. Ma najlepszą fabułę. Ale nie ogarniam to ludzi. Jak ja patrzyłem... W ogóle, jak się patrzy na tą grę, to ona wygląda świetnie. Moim zdaniem, ale jak się patrzy, że są już bugi i się gra samemu, to zapewne jest beznadziejnie, bo nie grałem w to nigdy. Okej, więc to byłoby tyle. No i żegnam.